jestem trochę wzruszona, a może nie wzruszona, bo znam to miejsce. Znajduję się teraz na cmentarzu. Tutaj jest wiele osób pochowanych anonimowo, więc tak to się tutaj widzi takie rzeczy. Więc tak, no trudno aż mi mówić, bo to takie przykre jest. Także nie wiem, w tym momencie muszę się zastanowić, co mam powiedzieć. Bo jednak widząc takie miejsca anonimowe, to nie tylko, że wzruszają człowieka, ale również dają dużo do myślenia, że czasami w życiu jest tak, czego my nie wiemy. Czasami możemy właśnie tak, powiedzmy, przy końcu życia gdzieś takie miejsce sobie znaleźć. Ale chyba to nie jest takie miłe. Tam dalej widać drugą część cmentarzu, która tutaj nie ma nic wspólnego z tą częścią. Tutaj są rzędy, których nie widzimy. Nie ma imienia, nie ma numeru, nie ma kwiatów. Czasami pojawiają się jakieś lampki. Przychodzą jacyś krewni czy znajomi i stawiają tą lampkę, zapalają tą świeczkę. Odwrócę się teraz i pokażę tą drugą część. Wieje wiatr. Tutaj jest ta druga część. Tak to też skoszone, wyczyszczone. Więc jeśli ktoś nie wie, że to jest cmentarz, no to trudno się domyślić, że właśnie tutaj w rzędach pochowane są osoby. Tak. Podejdę sobie tam dalej. Dalej też. Bo to jest dosyć obszerne miejsce. Bardzo przyjemnie jest tu. Pod tym względem, że zaciszę. Zaciszę. Mój Boże. Co mam powiedzieć? Jestem wzruszona jak zwykle tym, co widzę. Chociaż znam to miejsce. Tam idzie dalsza droga. Kiedyś można było tam przejść, ale dzisiaj jest zamknięta, także nie ma do czego tam iść. Znajduje się jakieś pola, jakieś zamknięte zagrodzenia, także nie można się stamtąd wydostać. Pozostaję tu, gdzie jestem. No dobrze. Nie wiem, bo w istocie sprawy można byłoby dużo na ten temat opowiedzieć, ale cóż tu mówić o tym miejscu? Nie ma, brakuje nawet słów, bo uświadamiam sobie tych wszystkich, którzy tu leżą, że jakieś takie wołanie czuję też. No i dlatego też tu jestem, żeby jakoś ten moment uczcić dla tych wszystkich tu pochowanych, którzy tutaj odnaleźli swoje miejsce spoczynku. Znów jakieś takie głębsze zastanowienie i jakieś we mnie milczenie następuje. Być może pragną tego milczenia. Być może postoję tutaj i popatrzę jeszcze sobie na te miejsca. Tam w oddali te budynki, które widać, to krematorium.
A tam widać drogę i bramę główną. Jestem jakaś taka zmieszana, także naprawdę nie wiem i nie chcę nic mówić. Podejdę jeszcze tutaj, bliżej. Tak. No dobrze. Dobrze. Jeszcze raz. Spojrzenie ostatnie na to miejsce. I cóż można powiedzieć? Niech spoczywają w pokoju.